Szczęść Boże, coś wam powiem. Jezus jest rozrzutny. Każdego napotykanego człowieka na swojej drodze chce obdarować czymś wspaniałym. Czasem jest to słowo, które przemienia ludzkie życie. Czasem jest to dar uzdrowienia, który otwiera nowe możliwości przed człowiekiem. Zdarza się także napomnienie, które przestrzega przed błędną drogą. Dziś słyszymy o chlebie, bo pragnie nakarmić wielki tłum, który trwał przy nim cały dzień. Można więc stanowczo powiedzieć, że Jezus jest rozrzutny, bo każdemu chce dać miłość. I w tej całej scenie z Ewangelii, w tych darach, o których wspomniałem, wyłania nam się obraz Eucharystii, która wszystko to w sobie zawiera. Widzimy tu obraz dobrego ojca, który jako głowa rodziny modli się nad darami przed ich spożyciem. Spojrzał w niebo i odmówiwszy nad nimi błogosławieństwo, połamał i dawał uczniom. Te same gesty, które były przy ostatniej wieczerzy. On także w ten sam sposób połamał chleb dla uczniów Emaus. A dziś te znaki powtarzane są przez każdego kapłana podczas mszy świętej. Opis tego spotkania i dzielenia chleba uwidacznia także inny obraz mesjańskiej obfitości, którą zapowiadali prorocy. Choć nakarmiono 5000 ludzi, to zebrano jeszcze 12 koszy ułomków. Jezus troszczy się także o to, co może wydawać się drobiazgiem, okruszyną. Czyż w tym wszystkim nie ukazuje się nam ogrom miłości Jezusa względem ludzi, mającej swój szczyt w ofierze krzyża i utrwalonej dla nas w Eucharystii? Papież Franciszek na jednej z audiencji powiedział: Pan prowadzi nas swoją drogą. Drogą służby, dzielenia się, daru. I to niewiele, co mamy, to niewiele, czym jesteśmy, jeśli podzielimy z innymi, staje się bogactwem, ponieważ moc Boga, która jest mocą miłości, przenika do naszego ubóstwa, by je przemienić. Gdy brakuje pokarmu na pustyni, uczniowie, mając tak blisko pokarm żywy, samego Jezusa, próbują poradzić sobie sami. Kombinują, że można pozbyć się problemu, odsyłając ludzi. Niech sami się o ciebie zatroszczą. Sugerują, że można też szukać pokarmu w okolicznych wsiach i zakupić go dla potrzebujących. Ale w obu tych rozwiązaniach Jezus nie jest brany pod uwagę. A my jak byśmy postąpili? Wielu ludzi w rozwiązywaniu różnych problemów życiowych, a przede wszystkim tego najważniejszego, głodu prawdziwego życia, szuka wszędzie, tylko nie u Jezusa. Jezus proponuje nam największy dar – duchowość eucharystyczną. Jest to zdolność bycia karmionymi, czyli bycia kochanymi, jednocześnie uzdolnionymi do kochania. Taki jest właśnie najgłębszy sens życia – karmić i być karmionym, czyli służyć bliźnim i umieć pomoc przyjmować. W ten sposób Jezus pragnie wyciągnąć nas z często egoistycznego życia, które skupia nas na sobie samych. Pragnie pokazać nam, że jest coś ważniejszego. Wspólnota zgromadzona wokół Jezusa, którą przyciągnęła miłość. Wspólnota, która karmi się Jezusem i pragnie dzielić się z Nim z innymi. Tak samo jak chlebem. Jeśli będziemy karmić się sami, nigdy nie zaspokoimy głodu. Karmiąc innych, nasycamy się radością. Błogosławiony Stefan kardynał Wyszyński powiedział: Wszystko, co nas spotyka, zdrowie czy cierpienie, dobro czy zło, chleb czy głód, przyjaźń ludzka czy też niechęć, dobrobyt czy niedostatek, wszystko to w ręku Boga może działać ku dobremu.